Ziomeczko! Dzisiaj jesteśmy. Zrobimy kolejny wspólny odcinek na dwóch kanałach. Tak, będzie u Błażeja i u mnie. Oczywiście Błażej przyznaje, no i ja, że u mnie jest lepszy jest filtr. Tak. Bo Błażej nie ma takich filtrów, bo jego jest telefon starszy. Bo ja mam Redmi 10 Pro, a on ma Redmi 9. Redmi 9. No, Redmi 9. A ja mam Redmi 10 Pro. Więc bardzo drugi telefon. Co ja mam we włosach? Kurde, co to jest? Nie no, kartun mi się we włosach. Dobra, no to... jestem... Dobra, u mnie jest lepsza w ogóle... Ale nie zapomnijcie o subskrypcji i łapeczce w górze. Tak, subskrypcja i łapeczka w górę. Subskrypcja oczywiście z dzwoneczkiem ma być. Tak. Kochani, z dzwoneczkiem. No właśnie, z dzwoneczkiem. No i zaczynamy. Z dzwoneczkiem. Dobra, no to pierwsze pytanie tu od widza mam. Kto dłużej śpi? Ale tu nie wiem, o co chodzi, bo jak wstaję do szkoły, to wstaję o 6:00. Ale tak chyba w weekend o to chodzi. Tak, w weekend. No to dajmy w weekend, no to wstaję oczywiście o 7:00. A ja tak, to zależy. Ja mogę wstać na to pierwsze i się wyspać przez te 3 godziny nawet. Ja muszę przez 3 godziny być wyspany. Pierwsza? Tak. Czyli kto dłużej śpi, no to ja dłużej śpię w niedzielę. Ale mogę się budzić na to 4:00, o 4:00 albo o 5:00 też. Ty się tak budzisz? To o której ty idziesz spać? Zaraz się okaże, że idziesz spać ten... O 21:00 albo 22:00. Co? To ja idę spać... Ja idę spać o tej... O 1:00. Ja o 1:00 idę spać i wstaję o 7:00. Rozumiesz? Tak. Oto kolejne pytanie. Dobra, no to... Na te kolejne pytanie od widza. Kto bardziej bałagani? Ale to zależy, czy jesteśmy razem, bo jak jesteśmy razem i się bawimy w domach, to w ogóle wszystko jest zniszczone. Wszystko jest zniszczone po prostu. No ale i... jak to zaliczymy? Jak w domu, czy... Jak oddzielnie! To... Oddzielnie jak jesteśmy, w domu normalnie. Oto to jeśli ja się bawię, to nie robię bagan, tylko biorę to, co ja biorę i później to odkładam. Ja mogę robić, że ja robię bagan, bo zawsze jak się... W ogóle... Nic nie robię, się nie bawię. To zawsze zrobi coś bałagan. Jaki bałagan? No to ja najlepiej bałaganuję. No to kolejne. Kolejne pytanie od widza. Kto więcej je? No to mogę powiedzieć chyba, że Błażej, bo... Tak, bo ja mogę zjeść nawet 10 posiłków dziennie, a nie ty je. No, bo Błażej raz wziął... Dobra, wziął max pizzę, największą pizzę zjadł, a ja nawet nie wcisnęłam jednego kawałka do buzi. Więc Błażej więcej je. No i w ogóle ja jestem niejadkiem. A też to zależy, co ja też jem. No. Niektórych rzeczy nie potrafię zjeść, na przykład batatów, słodkich ziemniaków. No, o Boże, to jest... Nie mów mi nawet o tym, to jest obrzydliwe. No to kolejne pytanie. Czy kto z was... Czy ktoś ma zwierzaka? No nie, mogę powiedzieć, bo... Nie mamy. Ale ja będę miała albo króliczka będę miała... Małego, albo będę miała świnkę morską, albo pieska. My też ale... może. Ja też może będę miał po rodzicy, może mi kupią rodzice królika. O, jeszcze mam dobrą wiadomość, wyprowadzam się z tego domu. To nie taka dobra wiadomość, bo nas wyrzucają, zwłaszcza z tego podwórka, prawda? Tak, moi rodzice to już... Tak, oni się już na niedługo przeprowadzają i my też będziemy się niedługo przeprowadzili. No i w ogóle będę miała inny pokój. No i 1 grudnia może już zobaczycie odcinek w nowym mieszkaniu, jak tak. Oprowadzę was po nowym mieszkaniu. Tak, tylko umeblowanym albo nie umeblowanym, ale umeblowanym by było estetycznie. A też może i też może pokażę nieumeblowanym takim, że przecześnieje. Dobra, to ja idę, malutką przerwę zrobię i zaraz wracam, okej? Okay? A bardziej tu wam coś... dobra, no to zrobimy przerwę. Zaraz się widzimy. Widzimy się po przerwie. No i już wróciłem. Oto mamy kolejne pytanie. Do to dawaj.
sprzątnie. Kto więcej sprząta? Ja. Akurat sprzątanie to ja nie lubię sprzątać. Ja też. No to porówno. Nie lubię sprzątać. Pa, pa. Już koniec odcinka. No, żartowaliśmy. Kolejne pytanie. Czy ktoś chciałby mieć z was psa albo kota? Ja bym miała, ja bym chciała mieć w sumie psa. Tak, ja psa też bym chciała mieć, bo mam na działce kota jednego i drugiego, jednego takiego dzikiego w ogóle. On nasikał mi na buty. Ja? I w ogóle jest bardzo niegrzyczny kot, ale bym chciała pieska do domku, bo ja oswoiłam dzikiego kota. Serio, oswoiłam dzikiego kota. Był dziki kot, taki przyszedł obłąkany. Ja go tam wyczesałam, ten, i teraz się stał domowym kotkiem. No to teraz kolejne pytanie. Ale nie biorę pytanie. Go do domu, na pewno rodzice mi nie pozwalają. Do kolejne pytanie. A może że teraz Boże jakieś zada pytanie? Okej, okay, no to... Jaki lubi ci najbardziej kolor? Dobra, no to najlepszy mój kolor to jest różowy, a na drugim miejscu fioletowy. A mój to niebieski. A na drugim miejscu? Na drugim to nie mam co mi drugiego miejsca. Nie masz drugiego miejsca? Oto kolejne kolejne pytanie. Oko kolejne pytanie teraz. A to kolejne pytanie. No to teraz ty. Kto ma więcej sprzętów i jakichś komputerów i wszystkiego? Ja chyba, bo ja mam światła, głośniki, co nie? Mam trochę więcej. A też mam głośnik. No ale ja mam więcej, ja mam światła, ja mam telewizor, komputer. Ja się nie licząc z głośników w moim pokoju, to też mam te głośniki, takie te duże potem. Tak, wiem, ale ja mam więcej sprzętu. No tak, no to kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Albo nie, o nie, już nie ma, skończyła się lista. No to... No to teraz może zakończymy odcinek. No to... Czymś? No to cię zjem. No to poczekaj, no to...